Po wytworzeniu serów podpuszczkowych zawsze pozostaje nam serwatka. Serwatka jest bardzo cennym surowcem do wytwarzania serów, do wytwarzania serów zwarowych. Tak, jakbyśmy wrócili do składu mleka, to w mleku jest około 3,5% białek. 2,5% stanowi kazeina, który, którą wytrącamy, koagulujemy w koagulacji podpuszczkowej. Po wytworzeniu sera pozostaje w serwatce jeszcze około 1% białek. Te białka to są takie białka specjalnego znaczenia. Białka o specjalnym składzie, normalnie tak dla cielaka, one służą do odżywiania, do odporności, zawierają specjalne aminokwasy takie egzogenne, także są to białka smaczne i bardzo bardzo zdrowe, wykorzystywane na przykład w odżywkach dla sportowców, bądź, te, bądź też dla dzieci. Także na pewno warto by było te białka po prostu wykorzystać i wytworzyć następny ser. I tak też zrobimy. Wstępnie już podgrzaliśmy sobie po wyrobie sera naszą serwatkę. Teraz przystąpimy do wytworzenia ricoty. Rikota właściwie ma, pochodzi, jest to włoska nazwa z Włoch, ricotu, czyli dwa razy gotowany. Właściwie powstała przypadkowo. Przypadkowo powstała dlatego, że ser ten, y, y, w wyniku jak gdyby drugiego podgrzania serwatki wytrąciły się właśnie białka serwatkowe i ktoś po raz pierwszy kiedyś tam otrzyma właśnie rikotę. I my ten proces sobie teraz przeprowadzimy. Dobrze jest do serwatki dolać trochę mleka. Wtedy tą ricottę nam będzie po prostu łatwiej złapać. Tak? Tego mleka możemy dodać tak do 20% stosunku do mleka, do ilości tej serwatki. Czyli my po prostu to uczynimy. Teraz tutaj powiem, co, co prawda ricotta jest serem prostym, ale ma swoje tajemnice. Jedną z tajemnicy...